Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Hubert i witam was ponownie na kanale Misji Eurowizji. Dziś spotykaliśmy się o poranku, aby porozmawiać o pierwszym półfinale i teraz spotykamy się, aby porozmawiać o drugim. Czytając naszego Discorda, czytając Instagrama, czytając posty na YouTubie, mogliście się nastawić, że tego materiału nie będzie. A jest. A dlaczego? Dlatego, że chwilę po tym, jak ogłosiliśmy, że materiału nie będzie, dostaliśmy z powrotem dostęp do centrum prasowego. Już tłumacząc, co się wydarzyło, Europejska Unia Nadawców Publicznych nie do końca poradziła sobie z platformą akredytacyjną, na której oglądaliśmy transmisję z perspektywy kamer. Transmisja wieszała się, działała w paru FPS-ach, a na samym końcu padła i odebrała dostęp wszystkim. Z tego też powodu nie jestem w stanie opowiedzieć dokładnie o wszystkich występach, ale o części mogę i mogę rzucić ostatnie przewidywania w tym ostatnim odcinku naszego cyklu Eurovision Update, cyklu, który prowadził nas do tegorocznego konkursu. Pierwszy półfinał rozpoczynamy wraz z Sarą Bonici z Malty. Jeżeli chodzi o performance reprezentantki Malty, to nie jestem z niego, szczerze powiedziawszy, zadowolony. Samej Sarze brakuje nieco energii, to nie jest zdecydowanie królowa popu i jakkolwiek klip z próby prezentował się naprawdę dobrze, zdjęcia wyglądały ok, tak całość dostarcza mi wrażenie, że jest to trochę niegotowy produkt. Tutaj tak naprawdę więcej robią tancerze niż sama Sara Bonici, która ani dużo nie śpiewa, ani dużo nie tańczy. Nie robi to na mnie wrażenie, a pierwsza pozycja startowa jest dość niekorzystna. Jeżeli miałbym zostawić Sarę z kimś z pierwszego półfinału, to jest to bliżej Talii niż Silly Capsis. A obie królowami popu, no po prostu też nie są. Jako druga na scenie prezentowała się Besa z Albanii. Besa i Titan, czyli jeden z najbardziej kiczowatych występów z tego roku. Besa przebrała się po raz kolejny i tym razem ma okrycie głowy, które będzie miała do samego końca. Mocno cekinowe, niebieskie, no znowu nie prezentujące się zbyt dobrze. Ten występ opiera się na grze z tancerzami. Tancerzami, którzy stanowią w pewnych momentach tło, w pewnych momentach mają podawać na przykład Besie ręce, ale prezentuje się to słabo. Same wizualizacje również prezentują się słabo, bo na przykład gdy Besa podnosi rękę do góry, to ta ręka pojawia się na przykład z dołu na wizualizacjach albo z tyłu na wizualizacjach. No jest to kiczowate, jest to bardzo kiczowate. Duplikacje tancerzy, duplikacje Besy. No to jest bardzo takie przeniesienie Eurowizji sprzed kilku lat i nie do końca odnajduje się w obecnych trendach. Jeżeli miałbym porównać ten występ z czymś innym, nie jest to dobre porównanie, porównałbym go z występem Lidii Kopani z 2009 roku, którym również balet był dość przypadkowy i dość chaotyczny i zupełnie nie podobał mi się, jeżeli chodzi o kamery. Jakiś zły dzień dzisiaj mam, bo będę krytykował kolejny występ. Kolejny występ, czyli występ Mariny Sati z Grecji. Przez ponad 2 minuty mamy tak naprawdę jedno ujęcie. Jedno statyczne ujęcie, w którym to Marina prezentuje się wraz z tancerzami, w pewnych momentach jest sama, w pewnych momentach wyciąga chustkę, ale przez to, że działamy na jedno ujęcie. Jedno ujęcie, które też nie jest jakoś super stabilne, tak naprawdę trzyma nam Marinę w tej samej odległości przez cały bieg piosenki, to nie ma żadnej energii, a piosenka sama w sobie potrzebuje pokazania tej energii i ma mocny zgrzyt, bo ta Grecja nie jest pokazana zdecydowanie w taki sposób, jak ja bym to chciał zobaczyć. Na bridge'u przed ostatnim refrenem Marina nagle kładzie się na podłogę i lata po Google Maps z Grecji. Po czym wchodzimy do ujęcia sprzed sceny i kończymy już nie na jedno ujęcie. Nie jest to występ, który mnie zadowala i myślę, że Grecja przeszkodzi sobie prezentując coś takiego do fajnego mimo wszystko numeru. Grecja w finale raczej będzie, ale nie będzie to super wysokie miejsce. Kolejna w kolejności Szwajcaria. Szwajcaria, która jest zdecydowanie najlepsza spośród tego, o czym miałem okazję porozmawiać. Nie sugeruję jednak, że jest to dobry występ w całości, bo mogło to wyglądać lepiej i nadal jest sporo chaosu. U Nemo widać w pewnych momentach operatorów kamer, cały czas nie wszystkie ujęcia są zgrane, a kulminacyjne momenty, w których Nemo tak naprawdę kręci się na tym swoim talerzu, na tej swojej mikrofali, są pokazane od tyłu, co nie ma żadnego sensu, bo jest to zły pomysł. No, w taki sposób nie pokazuje się emocji artysty. Niektóre ujęcia są faktycznie bardzo fajne, jak na przykład te, w których Nemo zeskakuje z wielkiej anteny, z wielkiego talerza. Dodaje to fajnej dynamiki do numeru, sam Nemo brzmi świetnie, jest to pod tym kątem doskonały występ, aczkolwiek wydaje mi się, że Szwajcaria nie ma tego pierwiastka, nie ma tej cząstki, która pozwala walczyć o zwycięstwo, o czołową trójkę. Szwajcaria może skończyć troszkę niżej niż się spodziewamy, bo trochę nie czuję tego występu, a ja jestem dużym fanem tego utworu.
No i teraz z chęcią opowiedziałbym wam o kolejnych propozycjach. Tylko problem jest taki, że nie mogę tego zrobić, dlatego że nie widziałem w całości performance'u reprezentantki Czech, Austrii, Danii, Armenii i w międzyczasie jeszcze mieliśmy Francję, która tutaj występowała jako interval act. Mógłbym teraz lepić coś na siłę, mówić, że no widziałem, ale nie widziałem w całości tych performance'ów, opieram się tylko i wyłącznie na recapie, słyszałem, że Czechy były świetne, jeżeli chodzi o to, co działo się na przykład pod sceną, co działo się w obrazku w centrum prasowym, ale ja wam tego nie potwierdzę, więc ja no nie wypowiem się na ten temat po prostu. Nasza transmisja powróciła na występie reprezentanta Łotwy i to niestety było spanko. Ja bardzo lubię ten numer, to jest jeden z moich ulubionych numerów w tym roku, ale w tej formie niestety Łotwa nie wydaje się być kandydatem do awansu do finału. Bardzo statyczne wizualizacje, dąs, który stoi w jednym miejscu, te same efekty, które pojawiają się na kółeczku. Jest to po prostu nudny występ do naprawdę dobrej piosenki, do której jednak potrzeba było pokazać coś więcej. Tak jak w preselekcjach było biednie, tak samo na scenie Eurowizji jest biednie, pomimo tego, że z całą pewnością to kółeczko kosztowało dość dużo. Ale no nie daje to żadnego efektu dynamiki, nie dodaje to żadnej wartości dodanej po prostu do tego utworu. I mimo tego, że niektórzy wydają się tutaj lekko wywracać, to nie wydaje mi się, żeby Łotwa była mocnym kandydatem do finału, ale gdyby awansowało, ja bym się z tego bardzo cieszył. Tutaj leży torba, w której jest flaga łotewska, jestem gotowy na Łotwę w finale, ale się po prostu jej nie spodziewam. Po Łotwie przyszedł czas na automatycznych finalistów z Hiszpanii, czyli grupę Nebulosa. Nebulosa odtwarza koncepcję z preselekcji, ale jest to po prostu trochę lepsze. Sama Maryja z Nebulosy jest pewniejsza na scenie, tancerze również wykonują więcej akrobacji, prezentują się w fajny sposób w kamerach. Jest to cały czas osadzone w tej samej konwencji, ale jest po prostu zrobione dużo, dużo lepiej. Mieliśmy mały problem techniczny, dlatego że jeden z tancerzy nie zdążył się rozebrać. Jego spodnie utknęły mu na kozaczku, dlatego w pewnej chwili Maryja tak czekała, czy tancerze przyjdą po nią, żeby ją zdjąć z tego podestu, czy nie przyjdą, co się wydarzy. High note'y na samym końcu również czyściuteńkie nie były, ale Nebulosa dostarczy nam to, co miała dostarczać. Mówimy tu cały czas o zespole, który w zeszłym roku nie dostał się do półfinału w San Marino. Jakby cała ta historia jest filmowa, jest świetna, ale wydaje mi się niestety, że Nebulosa skończy tą swoją filmową historię, po prostu kończąc gdzieś na dnie finału. A nie chciałbym, bo ja bardzo ten numer lubię i chciałbym, żeby to była jednak jasna karta hiszpańskich startów na Eurowizji, bo sama ta historia jest już po prostu częścią historii Eurowizji, częścią historii konkursu. Już obrazki z perspektywy kamery sugerowały nam, kto może być największym zaskoczeniem tego półfinału. Mogą nim być reprezentanci San Marino, również pochodzący z Hiszpanii. Grupa Megara wykonuje w tym roku numer, który sam w sobie nie jest zbyt dobry. Jest to propozycja, która ze słabym występem zdobyłaby pewnie 12 z Hiszpanii, może coś z reszty świata, może coś z Włoch, ale tyle. Ale w tej wersji to jest kandydat do awansu do finału. Jest to moim zdaniem najlepszy występ, który widziałem dzisiaj. Jest to performance, który jest kompletny, naprawdę dobrze zrobiony, a wokalistka Megary jest świetna w kontakcie z kamerą. Sama piosenka również została lekko zmieniona, szczególnie końcówka numeru brzmi trochę inaczej niż w wersji studyjnej, jest poprawiona i sporo fajnych, nawet nakładek, bo tutaj też są nakładki. I to nie w takim polskim stylu, tylko przeniesione z teledysku, czyli kreskówkowa po prostu konwencja. Momenty, w których wokalistka nagle macha ręką, wizualizacje się zmieniają dzięki temu. Tancerze, którzy wchodzą w odpowiednich momentach, tutaj wszystko jest grane do ostatniej chwili. Mamy pirotechnikę, która również jest uzasadniona. To nie jest losowe odpalenie wszystkiego, co świeci, tylko wszystko jest tutaj przemyślane. San Marino ma bardzo duży plus. W tym półfinale nie ma innych rockowych piosenek. Jakkolwiek sama piosenka może zbyt dobra nie jest, to jednak ten fakt oraz niezwykle dobry występ powoduje, że ja mam w głowie jedną myśl. San Marino wchodzi do finału tegorocznego konkursu. I nie wiem za kogo, ale wchodzi do tego finału i to będzie ogromne zaskoczenie, jeżeli tak się wydarzy, ale ja mam w głowie, że ten utwór po prostu zasługuje w tej wersji. I Megara zrobiła coś z niczego. Naprawdę jest to genialna robota. Ogromne szapoba dla zespołu. Po
Po San Marino jest również mocna Gruzja, która także nie była typowana do awansu do finału, ale próby zmieniły wszystko. Ten występ może nie jest w całości tak dobry jak myślałem, zobaczyliście najlepszy fragment tej prezentacji scenicznej, ale całość również jest dobra. Nutsa brzmi świetnie, wykorzystanie tancerzy również jest jak najbardziej dobre, są oni w dobrych momentach, nie jest ich za dużo, nie jest ich za mało, Nutsa sama świetnie tańczy. Niektóre ujęcia kamerowe nie do końca jeszcze działają, tutaj brakuje troszkę dynamiki, nie wiem czy to zostanie poprawione, może być ciężko. Wizualizacje również są trochę monotonne, ale Nutsa jest tą osobą na tej scenie, która skupia uwagę. Gruzja myślę skończy dość wysoko i Gruzja awansuje w tym roku do finału, w przeciwieństwie pewnie do Łotwy. I jest to zasłużony awans. Gruzini zagrali swoją najmocniejszą kartą i wykorzystują swoją najmocniejszą kartę w jak najbardziej odpowiedni sposób. Po Gruzji przyszedł czas na Belgię. I tutaj znowu mogę się bawić w grę z wami na zasadzie świetny występ, wokal w ogóle znakomity. No może, może w sumie, no ale przez to jak niestety działała nasza platforma akredytacyjna od EBU, ja tego występu w całości nie widziałem. Widziałem tak naprawdę sam początek i sam początek był słaby. Był naprawdę słaby. Mieliśmy sporo dymu, samego Mustiego na podejście, śpiewającego dość przeciętnie, aczkolwiek oglądając później fragment z recapu, który jest wycięty z ostatniego refrenu, ten prezentuje się dobrze. Co wydarzyło się pomiędzy? Ja wam o tym nie opowiem. Opowiem wam o tym podczas live'a o godzinie 20:30, kiedy to mam nadzieję, że uda nam się załatwić transmisję, która będzie zdecydowanie lepsza jakościowo. Samo EBU nam dowiezie po prostu lepsze jakościowo stream. Może nauczą się po pierwszej próbie, że coś jest po prostu nie tak. Czy Belgia awansuje? Nie mam wystarczająco dużej informacji, żeby wam wskazać tak czy nie na podstawie tego, co widziałem. Będziemy o tym rozmawiać przy drugiej próbie, przy trzeciej próbie, przy półfinale. Na końcu jakieś przewidywanie będę musiał rzucić, ale na razie w sobie je zostawiam. Widziałem natomiast całą próbę estońską. I może widziałem niestety, bo jest to moje największe rozczarowanie tegorocznej edycji. Jest to bardzo zły występ. Jest to naprawdę bardzo zły występ. Wokalista Beast Minus, który na samym początku zawsze w tej piosence wchodzi źle, tym razem wszedł masakrycznie źle. Tak naprawdę spóźnił się jakieś 1,5 sekundy, nadganiał potem, w momencie, w którym znowu wchodzili na scenę poszczególne wokale, wchodziły poszczególne postaci, one się zagłuszały wzajemnie, tutaj miks audio w ogóle nie działał. Pan Brodacz z Pulu był zupełnie zbyt głośno, pan Długowłosy z Pulu był zdecydowanie zbyt cicho. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale było to straszne realizacyjnie. Do tego sam występ. W momencie, w którym mamy bijatykę i ten wielki kop w kamerę, to co się wydarzyło? Pojawiła się nakładka. Rodem z Kangure Kakao z rozbitym szkłem. Prezentowało się to bardzo źle i sam fakt, że przez większą część występu na wizualizacjach widzimy zapętlone duplikacje członków zespołu, którzy wykonują choreografię, to prezentuje się bardzo źle. I Estonia. Jakkolwiek muzycznie, ja kocham ten numer. Wydaje mi się, że żegna się z rywalizacją na poziomie półfinału. Widać, że tutaj żadne pieniądze nie zostały to wrzucone. Samo Beast Minus i Pulub chyba traktują ten konkurs jako dodatkowy koncert, ale no nie w taki sposób zdobywa się międzynarodową publikę, a szkoda, bo Beast Minus to jest najpopularniejszy zespół w całym kraju. W całej Estonii, jeżeli oni odpadną, to zrobią dość dużą szkodę dla całego wizerunku konkursu na zagranicą po prostu. To może przełożyć się na słabszy poziom Estilaul, bo artyści mogą być trochę zniechęceni do startowania, kiedy widzą, że faktycznie osoby, które zapełniają listy przebojów swoimi piosenkami, każdą piosenką, odpadają w półfinale. Ale jeżeli Beast Minus odpadną, jakkolwiek ja nie kocham ich, jakkolwiek ja nie kocham tej piosenki, to będzie zasłużona porażka, bo niestety występ jest bardzo zły. Po bardzo słabym występie estońskim przyszedł czas na Włochy. Włochy również nie robią na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. To jest tak naprawdę to, co widzieliśmy na 30-sekundowym klipie, tylko rozszerzone i pomnożone razy 6. Jest to dobry performance, trochę w tym wszystkim brakuje możliwości pokazania tej naturalności Angeliny Mango. Ona sama brzmi dobrze, to prezentuje się dobrze, ale czuję jakiś taki niedosyt, który jest ciężko w ogóle jakoś uargumentować. Prezentacja sceniczna wygląda ok. Jest to po prostu dobry, poprawny występ, ale brakuje w nim fajerwerków. Znaczy, fajerwerki jako tako są, bo pirotechnika również się odpala, ale fajerwerków w tym drugim, przenośnym oczywiście znaczeniu, żeby dostać coś wow, coś szalonego, coś wspaniałego, zaskakującego. Tego po prostu nie ma. No i ja w nim
No i ja nie myślę, żeby Włochy były zagrożeniem, jeżeli chodzi o ostateczną wygraną. To nie wyglądało aż tak dobrze. Czternaste miejsce w kolejności startowej przypada Reden Golan, reprezentant Izraela. Telewizja Cannes awansuje w tym roku do finału, będziecie mieć możliwość zobaczyć ten występ dwa razy. Ja jednak, zgodnie z tym co publikowaliśmy w naszym oświadczeniu, nie chcę poświęcać temu występowi więcej uwagi. Przechodzę więc od razu do Norwegii, czyli Goethe i Ulveham, który to zespół Goethe przenosi występ z preselekcji, ale robi niektóre rzeczy naprawdę fajnie. Mimo tego, że scena jest duża, udało się utrzymać ten intymny klimacik, który mieliśmy na scenie Norwegian Melody Grand Prix. Jedną z przyczyn, dlaczego udało się tak zrobić, jest wykorzystanie w bardzo kreatywny sposób ekranów, tych sześcianów, które znajdują się na suficie. Są one pochylone pod kątem jakichś 30-20 stopni, tworząc takie zadaszenie nad grupą. Potem one podnoszą się na samym końcu numeru, właśnie otwierając przestrzeń, otwierając to na publiczność, ujawniając, jakby wychodząc z tego klimatu, wychodząc z tego zamknięcia i pokazując pełnię tego numeru, faktycznie wraz z dymem, wraz z efektami, które pojawiają się na wizualizacjach, jest to dobrze zrobiony występ. Sama konwencja jest taka jak w preselekcjach, ale wygląda to fajnie, kreatywnie, dobrze i faktycznie norweska delegacja odrobiła lekcję, aczkolwiek norweska delegacja jeszcze trochę pracy ma. Są ujęcia, na których widać kółka pod podestem głównej wokalistki, więc jeszcze takie rzeczy można zmienić. Ale Norwegia, myślę, pewnym finalistą tego konkursu jak najbardziej jest. Na koniec kolejne rozczarowanie. Holandia. Jeżeli myśleliście, że Joost Klein przygotował sobie coś, co pokaże na ostatniej prostej, nie. Sam występ opiera się głównie o to, że Joost sobie znajduje się na scenie, ma dwójkę tancerzy, osobę z lewej, z prawej strony, jedną przebraną za kurczaka, drugą z gitarą. No i co? Na wizualizacjach pojawia się ten sam Joost, który porusza się w taki sam sposób po kuli ziemskiej. Ta kula ziemska jest też pod samym Joostem. Ujęcia są ok, wszystko wygląda dobrze, wizualizacje już widzieliście, tam żadnych nakładek jednak nie ma. Końcówka wzbudza emocje. Ja mam problem, jeżeli chodzi o inną zupełnie rzecz przy Joście Kleinie, dlatego że wokalnie to nie brzmi zbyt dobrze. Może Joost się oszczędzał przy pierwszej próbie, zobaczymy, ale nawet w samych refrenach on śpiewa tak naprawdę tylko euro, a reszta jest zrobiona z chłyków. No tak nie do końca to powinno brzmieć i nie do końca wydaje mi się, żeby Holandia była jednym z faworytów do wygrania. Dlatego też myślę, że jednak konkurs w tym roku rozstrzygnie nam się pomiędzy Ukrainą a Chorwacją, a Holandia raczej będzie stanowić drugie tło. Okej, przeszliśmy przez wszystkie kraje, które będą rywalizować w drugim półfinale. Tak jak w przypadku pierwszego, pozwolę sobie na małe typowanie, aczkolwiek tutaj zaznaczam. Ja kilku występów ostatecznie nie widziałem, no nie ze swojej winy, tylko przez problemy po prostu z platformą, o której mówiłem wcześniej. Przy typowaniu w pierwszym półfinale trafiłem 9 na 10, no nie trafiłem ostatecznie Polski, a typowałem, że Słowenia nam odpada, więc może tutaj te typowania będą lepsze, może gorsze, zobaczymy, zweryfikujecie mnie. Zacznijmy sobie od państw, które nie awansują. Tutaj typowanie może być niecelne, wiadomo, liczy się to kto awansuje i kto nie awansuje, ale na ostatnie miejsce z bólem serca rzuciłbym Łotwę. Bałtycki brat, który niestety psuje występ, to jest Estonia. Estonia, 15 miejsce. Myślałem, że to będzie top 5 Eurowizji, tak mówiłem na live'ach, no ale idziemy w trochę inną kombinację z piątką. 14. Dajmy na to Danię. 13. Malta. 12. Albania. I teraz gra o ostatnie miejsce, które nie daje awansu, to będzie moim zdaniem Belgia. Tutaj liczy się także nam Czechy, liczą się nam Czechy oraz liczy nam się San Marino. Pozostałe kraje wydaje mi się, że są bezpieczne, jeżeli chodzi o awans. Trzy kraje, dwa miejsca, w takiej kombinacji wchodzi nam do finału. Grecja, Szwajcaria, Austria, Armenia, Gruzja, telewizja Cannes, Norwegia i Holandia. Takie moje przewidywania. Oczywiście w komentarzach podzielcie się tym, jak wy typujecie, jak wy widzicie ten półfinał. O tym, jak wy widzicie ten półfinał, o tym, jak ja widzę półfinał, mam nadzieję już, że cały. Porozmawiamy sobie podczas transmisji live o godzinie 20:30, więc serdecznie was na nią zapraszam. Teraz przede mną zadanie, żeby skończyć, zmontować ten film. Może się uda, mam nadzieję, że się to uda. Ja chciałbym wam z tego miejsca bardzo podziękować za to, że byliście ze mną w całym cyklu Eurovision Update, który trwał od września. W
ciągu ponad 40 odcinków rozmawialiśmy sobie o kolejnych newsach, aż doszliśmy do drugiego półfinału Eurowizji. Przed finałem takiego odcinka nie będzie, tak jak mówiłem wcześniej, już podczas live'ów, podczas innych materiałów. Będzie za to live o drugim półfinale realizowany przeze mnie właśnie dzisiaj o 20:30. Przed drugim półfinałem live chłopaków z Malmö. W piątek próba jurorska znowu przeze mnie. A w sobotę, przed samym finałem, prosto z Krakowa, spotkacie się ze mną, z Kozanem, z Nikolą i z Konradem. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystko, za oglądanie, za komentowanie i obiecuję, że w cyklu newsowym spotkamy się już za niedługo, już na drodze do kolejnego konkursu. Do usłyszenia i zapraszam Was do oglądania innych materiałów na kanale Misji Eurowizji, a szczególnie live'ów, dzięki którym i przez które tak bardzo muszę się śpieszyć z montowaniem tego materiału, do którego już lecę. Do zobaczenia!